Jeszcze z metką, bo nie wiem, czy nie wiem, czy nie oddam. Kamera! Akcja! Cześć, nazywam się Natalia i... Zmiatowali. Nazywam się Natalia, mam 23 lata, w styczniu 24. Mieszkam w Holandii. Na tą chwilę uważam, że żaden kraj nie różni się od poprzedniego. Jeśli nie pracujemy oczywiście nad sobą. Wprowadzamy się w nowe miejsce i problemy okazują się dokładnie takie same. Chciałam skomentować tutaj moją poprzedniczkę, gdyż pierdoli straszliwy bullshit. Przepraszam za słowa. Ona zwyczajnie ma zawsze ze wszystkim problem. Jest osoba, która nie docenia niczego, co na każdym etapie robi. Jeśli robi zdjęcia, przegląda je później, ustawia je w poszczególnych kafelkach, który ma być po kolei, zamyka się w takiej bańce niezrealizowanych rzeczy. Ogląda to sobie później, sobie myśli, Boże, ale ja świetnie prowadzę życie, pomijając 90% jego detalu. Ogólnie studiuję architekturę. Prowadzący z projektowania architektonicznego na inżynierce, nie będę po nazwisku, bardzo szanowany. A powiedział mi, hehe, drugi mózg tam nosisz w tym turbanie? Myślę, no dzięki. No nie, no jest za duży na mnie, no to co mam je oddać? Oddam, nie? Ona za długo myśli nad rzeczami. Nie zmieniamy tego, co jest w tym momencie istotne. Na moim przykładzie studiowałam architekturę, po czym bardzo zainspirowałam się fotografią, szczególnie czarno-białą, analogową. Potem wybrałam studia magisterskie w innym kraju, na uczelni artystycznej, ale wciąż architektoniczne. Nie zmieniłam dokładnie nic w swoim życiu, o ile tylko zmieniłam przestrzeń. Gdybym miała w sobie odrobinę odwagi, prawdopodobnie zajęłabym się fotografią i filmem od zaraz. Byłabym twórczynią obrazu, a nie tylko biernym obserwatorem. I tutaj. Ale nie mam ludzi, ale nie mam znajomych, które robią dokładnie to samo, ale nie wiem jak, ale jak, ale jak, ale jak. Nie potrafię zaakceptować tego, że świat w dzisiejszych czasach funkcjonuje w ten sposób, że to ty musisz wyjść naprzeciw temu światu i pokazać się. No bo jeśli się nie pokażesz, no to jakkolwiek może o tobie wiedzieć. I zamiast zacząć robić cokolwiek i iść w przód i podejmować dokładnie takie decyzje, jakie mi się marzą, to stoję w miejscu. Chciałabym takich prostych, zwyczajnych rzeczy, takich jak podejmowanie decyzji, robienie rzeczy, które niekoniecznie muszą być jej zawodem. Jakby ja nie wiem czemu na każdą swoją pasję musi przelewać na to, co ona ma robić. Na przykład chce robić fotki, niech robi, no. No ale czemu nie musi być od razu fotografem? Może kurde zostanie architektem, no kobieto, zdecyduj się. Chryste. To te włosy, Chryste. Mówi Chryste i mówi totalnie, za dużo razy. Co zmieni fryzurę, to potem zmienia mi się styl. Ja już nie nadążam za tymi zmianami. Tak samo nie nadążam już za zmianami związanymi z moim otoczeniem. Najchętniej to bym została w sumie w Warszawie, ale wiem, że jakbym została w Warszawie, to dalej kontynuowałabym takie swoje bezpieczne życie. A jednak jak przyjechałam tutaj, to gdzieś zmieniłam to środowisko, które trochę mnie napędza do odkrywania jakichś nowych rzeczy. To tak jakby założeniem nowego Instagrama. Zakładasz nowe, potem jesteś tam taka, wszystko mi się podoba. I potem się przychodzi ten moment, że układasz te kafelki. Bo już ludzie cię znają, ludzie cię oceniają. Jest mało pewna siebie. Jeśli czuję się bezradna w danym momencie, w danym miejscu, z danymi ludźmi, ja nie wiem, gdzie ona jest. Ja nie wiem, gdzie ona ginie. Ja nie wiem, kim ona się staje. Wychodzenie ze strefy komfortu jest na tyle trudne, że nigdy nie wiesz, kiedy jest ten moment na to. Nie wiem, czy to opowiada o moim życiu jakkolwiek. Miłość jest trudnym tematem. Mając 18 lat, z którym byłam, chyba za dużo oglądał się pornografii. Seks przestał być intymnością, ja też się takiego nauczyłam. I kiedy przychodzi nam do bycia z kimś, kontynuujemy to, czego nie lubimy, bo tylko to znamy. Moja siostra zaproponowała mi, żebym pisała manifesty. Manifesty dnia, który nigdy się nie wydarzył. Takim, który chcielibyśmy doświadczyć. Wchodzę na zajęcie w superowym nastroju. Jestem dobrą suką. Boże, tak napisałam. Dziel się uczuciami. Rób to, co kochasz. Bądź ze sobą szczera. Teraz też napisałam rzecz o miłości do przyjaciela, którą mój chłopak znalazł. To był trudny dzień. Traktuję wszystkich tak dobrze, że osoby, których tak nie traktuję, odczują to bardzo dobrze. Renne. To tu jest zemsta jakaś. Jest bardzo otwartą osobą. Jest
bardzo, bardzo przebojowa, aczkolwiek jest totalnym samotnikiem. Jak bardzo by się nie starała udowodnić wszystkim, że jest w stanie zbudować jakiś szeroki networking, ona zawsze będzie autorytarną postacią, której nikt nie będzie w stanie zrozumieć. Ilekroć bym nie proponowała jakiejś zmiany czy czegokolwiek, ona jest już tam. A z drugiej strony będzie zazdrościć potem tobie, że nagrałeś filmik, potem po tobie, że wylądowałeś w tym konkursie. Bo sama nie docenia tego, że jest osobą, na którą warto byłoby zwrócić uwagę. Zhejtowała mnie. Nie potrafię być taka jak ona. Często oglądając Instagram, zarąbiście podoba mi się życie drugiej osoby. Myślę sobie, jest, przecież ja też tak robię. Czemu tak w taki sposób się nie pokazuje? Chciałabym marzyć o tym, że wyląduję na imprezie techno, wróci o 6 nad ranem, zajara marihuany, nie bojąc się o tym, że odpadną mi ręce. Zamyka się w jakimś takim pudełku, w którym tam pisze te swoje manifesty, nie? Otwiera sobie ten swój dzienniczek i opowiada o tym, jak chciałaby, żeby jej życie wyglądało. Moja mama w tym wieku już miała dziecko, miała mieszkanie, no, miała męża. Za 18 lat się rozwiedli, więc to żaden sukces. Tak by... Tak wiem, co ona czuje. To jest takie uczucie... takiego właśnie latania. Moim celem jest latać. Jak tak. Dłużej niż każdy jest w stanie powiedzieć. I lżej niż poruszający się chłopak. I szybciej. I szybciej niż. Ale nie szybciej niż światło. Tak. Moim celem jest. Dobra, dziękuję.